Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, 4 września, jesteśmy u kolegi Jerzego Kostorza. Przed chwilką, dosłownie wczoraj się zakończyły, przedwczoraj, ostatnie aukcje gołębi Morisa, przepraszam, Rainera Pittmana. Były tam gołębie z linii Flora Fervorta, Fineke 5000 i Foruita. Natomiast dzisiaj mamy kolejne gołębie, które będą na aukcji, a tę aukcję tą pilotuje również ksiądz Jerzy. I to będą gołębie Morisa Matewsa. Jest to razem 9 gołębi, 3 gołębie rocznika 2012 i 6 gołębi rocznika 2013. Więc o tych gołębiach po kolei, z jakich par one pochodzą, co te gołębie zrobiły już u Morisa Matewsa, powie nam ksiądz Jerzy. Proszę bardzo. Witam serdecznie hodowców. Najpierw chciałem podziękować w imieniu Rainera Pittmana za licytowanie, za kupienie gołębi na aukcji jego gołębi z linii, która się powoli kończy, gołębi Fineke 5000 Flo Fervorta. Myślę, że Rainer Pittman będzie zadowolony z tego, jak ta aukcja przebiegała i jak się zakończyła. Chcę powiedzieć, że praktycznie wszystkie gołębie zostały sprzedane w ramach tej aukcji. Znaczy, przepraszam, nie tyle co sprzedane, już rozesłane nawet. Sprzedane, odebrane. Tak jest. I odebrane praktycznie w 95%. Kto interesuje się sportem, to na pewno jakoś przez te ostatnie dni interesował się i wręcz trochę tak pasjonował tym, że jeden z polskich piłkarzy, który mieszka w sumie stąd niedaleko, jest też takim moim kolegą, Waldek Sobota, podpisał kontrakt z Club Brugge, bardzo dobrym belgijskim zespołem, i tam będzie grał od tego sezonu w tym klubie przez 4 lata, przynajmniej na tak długo podpisał kontrakt. Kiedy przeczytałem o tym i dowiedziałem się, od razu do Waldka zadzwoniłem i powiedziałem: Waldek, słuchaj, w Brugge mam takiego przyjaciela czy przyjaciół, bo to są od lat już moi przyjaciele, Morisa Mateusa i Astrid Mateus, małżeństwo już od 50 lat, bo w tym roku świętowali 50-lecie małżeństwa. I to są hodowcy gołębi, tak życzliwi i dobrzy, powiedziałem Waldek, że jeżeli będziesz tylko potrzebował pomocy, to na pewno pomogą ci się zaaklimatyzować tam w tych warunkach, w pięknym, jakby nie było, mieście Brugge położonym nad morzem. To taka wstawka, natomiast chciałbym zaproponować w ramach aukcji kilka gołębi. Jest ich mało, natomiast to są gołębie rzeczywiście wybrane. Morris sam zaproponował, że mimo tego, iż najczęściej ten jego rozpód już na początku czerwca jest rozłączony, to jednak specjalnie przygotował kilka młodych gołębi swojego gołębnika rozpłodowego z tych najlepszych linii dla hodowców z Polski. Chociażby z tej racji, że sam miał wiele zapytań o te gołębie. Dlatego kilka takich gołębi przywiozłem od Morisa Mateusa. Myślę, że wielu hodowcom nie trzeba przedstawiać tego hodowcę belgijskiego, bo to jest rzeczywiście też legenda sportu gołębiarskiego w Belgii. Człowiek, który lotuje od wielu, wielu lat, z gołębiami jest zżyty, robi to na bardzo wysokim poziomie, wygrał wiele lotów. I ciągle jest, mimo 78 lat, jak to się mówi, na topie. W tym roku również ma kilkadziesiąt wręcz pierwszych konkursów zdobytych w różnych klubach, gdzie lotuje. Natomiast to są rzeczywiście gołębie, które w naszej hodowli, ale nie tylko, w kilku hodowlach w Polsce spisują się znakomicie i rzeczywiście te gołębie pasują, można powiedzieć, na nasz klimat, na nasze loty. Gołębie, które zostały przywiezione do sprzedania w ramach aukcji, tak jak powiedziałem, wywodzą się z tych takich podstawowych gołębi rozpłodowych, czy linii rozpłodowych Morisa Mateusa. I tak na przykład dwa pierwsze gołębie młode, 65, końcówka i 66, specjalnie to są gołębie sparowane z linii Dany Mija. Z tej linii miałem w zeszłym roku na olimpiadzie w Nitrze gołębia na mojej obrączce, ale zaobrączkowanego właśnie u Morisa Mateusa, 321, 327, roczna samica, która zajęła trzecie miejsce na olimpiadzie. I z tej linii pochodzi Dokus, to jest ojciec gołębia wystawionego na aukcję. Natomiast dół tego gołębia, czyli matka Aditi, pochodzi z Blue Eagle, to jest
też gołąb, który jest jednym z najlepszych gołębi, był najlepszym lotnikiem, teraz też jest jednym z najlepszych gołębi w rozpłodzie Morisa Mateusa. To są między innymi dwa takie gołębie. Są 65 też i 66 końcówkę. 69, 70 to są też bardzo ciekawe młode. Moris Mateus od dawna już nie kupuje gołębi do rozpłodu, ponieważ wielu hodowców prosi go o jakąś tam wymianę gołębi. Jednym z takich hodowców, który wymienia się gołębiami z Morisem Mateusem, jest Gaby van den Abele, który mieszka niedaleko w sumie Morisa. I kolejne dwa młode pochodzą od strony ojca właśnie z oryginalnego gołębia Gaby van den Abele. I to jest z linii Iron Lady, takiej podstawowej samicy. Można powiedzieć, że ojciec jest wnukiem Blixen i Bieke, znanych gołębi i rozpoznawanych gołębi Gaby van den Abele. Natomiast dół tego gołębia to jest znowu taka stara linia Morisa Mateusa, Kleinen i Clemence, gołąb, który jest w tej chwili samica w rozpłodzie, a która też bardzo dobrze spisywała się w lotach. Kolejny gołąb, czy dwa gołębie 7.3 i 7.4 pochodzą z gołębia Astrid. To jest również bardzo dobra samica, która w 2010 roku była pierwszym czy asem zachodniej Flandrii i dziś jest w rozpłodzie, daje bardzo dobre potomstwo. Astrid, krótko mówiąc, pochodzi znowu z Dany Mia, czyli z podstawowej pary rozpłodowej u Morisa Mateusa. Natomiast ojcem jest gołąb z linii gołębi Karla Schellensa, na którym to też Moris przez długi czas budował swój gołębnik lotowy i rozpłodowy. Czyli to były te ostatnie młode dwa gołębie, które mają końcówki 73-74. Tak? Rzeczywiście. Natomiast tych trzech gołąbków z 2012 roku, końcówka 036 to jest gołąb, który pochodzi z gołębia Destir, czyli gołąb również podstawowy, gołąb w rozpłodzie od dawna, 03 roku u Morisa. Natomiast z dołu mamy siostrę do Astrid, Silver Blue, i ta siostra oczywiście pochodzi z Dany Mia, więc tutaj myślę więcej mówić na temat tego gołębia nie trzeba. Bardzo ciekawym samczykiem jest samiec ciemny, pochodzący również z takiej podstawowej pary. Muszę powiedzieć, że i w rozpłodzie, i wśród lotników mam gołębie z tej pary i spisują się bardzo dobrze. To jest z takiej pary jak Limoges i Black Beauty. I ten gołąb bezpośrednio pochodzi właśnie z tej pary. Ten ciemny o jakim numerze końcówce, powiedzmy jeszcze raz? Ciemny ma końcówkę 0,45. I trzeci gołąb, również z takiego podstawowego gołębia w rozpłodzie, Oscara z 03 roku. I z Nadi, to jest znowu z tak zwanego Younge Turbo, stara linia gołębi Morisa Mateusa, pochodzi ten gołąb. Także 9 gołębi, myślę, że takich bardzo dobrych, na pewno z tych najlepszych gołębi Morisa Mateusa polecam, bo myślę, że to jest materiał dobry do rozpłodu. Tym bardziej, że sprawdzony też w naszych warunkach, nie tylko w mojej hodowli, ale Łarka Jędrysika i przynajmniej w kilku hodowlach, którzy już też za moim chociażby pośrednictwem te gołębie nabywali. Tylko przypomnijmy jeszcze, że tutaj w hodowli, w spółce hodowlanotowej Kostor Żółkiewicz, oryginał Morisa Matewsa w 2011 roku w kategorii Sport F, tak? Na olimpiadzie w Poznaniu. Kategoria Sport G. G, przepraszam, miał złoty medal. Natomiast w Nitrze gołąb... Nie, dobrze, przepraszam, ja sprowadziłem w błąd. Bo rzeczywiście F to był gołąb w 2011 w Poznaniu, czyli młody, najlepszy... To był oryginał Morisa Matewsa. Oryginał, tak jest, oryginał. Natomiast w Nitrze w 2013 roku samiczka PLOL11 321-327 zajęła trzecie miejsce, czyli brązowy medal w kategorii G gołębi roczni. Czyli tutaj możemy samymi wynikami, które tutaj kolegi Jerzego w hodowli występują, już świadczą, że tak powiem, o klasie tych gołębi. A my wszyscy zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji. Także dziękujemy. Dziękuję. Dobry lot, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.